Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj właściwie taki krótki temat, zajmiemy się pojęciem rzędu wielkości, pojęciem, które się dosyć często pojawia w fizyce. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co dokładnie ono znaczy, dlatego że często mówimy, że coś jest rzędu na przykład 10 do minus trzeciej, dajmy na to, że szybkość maszerującego człowieka jest rzędu 1 metr na sekundę, że rozmiary atomu są rzędu 10 do minus dziesiątej metra, że coś jest rzędu czegoś i tak dalej, i tak dalej. I co znaczy ten rząd? Czym jest ten rząd? Okazuje się, że rząd wielkości to jest całkowita potęga liczby 10 najbliższa wartości szacowanej liczby. Czyli tego powiedzonka, coś jest rzędu wielkości czegoś, używamy, kiedy nie musimy podać dokładnej wartości jakiejś liczby, a wystarczy nam podać ją w przybliżeniu. Jakiego właśnie jest rzędu, czyli no mniej więcej jaka jest ta wielkość. Nie musimy podać, że na przykład rozmiary jądra atomowego wynoszą dokładnie, że promień jądra atomowego wynosi dokładnie powiedzmy 3,2 razy 10 do minus 15 metra. Wystarczy nam powiedzieć, że rozmiary jądra atomowego są rzędu 10 do minus 15 metra. Czyli jest to ta najbliższa potęga liczby 10, że 10 do minus 15. No i mamy tutaj kilka przykładów. Na przykład liczby 1,3, 2,8, te liczby są rzędu jedynki, dlatego że najbliżej możemy zaokrąglić je do jedynki. Te liczby 1,8 razy 10 do minus 6 oraz 3 razy 10 do minus 6 są rzędu 10 do minus 6, dlatego że 1,8 jak i 3 zaokrąglimy do jedynki i zostaje nam 10 do minus 6. 2 razy 10 do minus 15 i 9,8 razy 10 do minus 16 są rzędu 10 do minus 15. Tutaj dwójkę zaokrąglimy do jedynki, a tu 9,8 zaokrąglimy do 10. 10 razy 10 do minus 16 daje nam 10 do minus 15. A zatem te dwie wielkości są rzędu 10 do minus 15. I to, co tutaj znajduje się po prawej stronie, to, co zaznaczyłem tutaj klamrą, to są właśnie te rzędy, że to jest rzędu jedynki, to jest rzędu 10 do minus 6, to jest rzędu do minus 15. 10 do minus 15. A zatem jest to dziesiątka i odpowiednia potęga. Potęga dziesiątki, która jest najbliższa dokładnej wartości danej wielkości. Ok, to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i na YouTubie, lajkowania naszej strony na Facebooku. I do usłyszenia na kolejnych lekcjach.